Czem dobry widzowie, kolejny Robloxik Slime Simulator. Słuchajcie, nowy symulator, będziemy testować, sprawdzać, czy jest fajny i wszystko z nim robić. A fajna ciekawostka związana z tym symulatorkiem, bo jest to gra, słuchajcie, Gotiego. Jeżeli nie kojarzycie Gotiego, to każdy kojarzy Gotiego. Dosyć popularny Robloxiusz u nas w Polsce. Także testujemy typ mojego ziomka Gotiego i zobaczymy, czy jest fajny. Są ładne slimy. No powiem wam, że Goti się postarał, także sprawdzimy, czy gierka jest sztosem, czy jest jakimś pierdem. No na razie wygląda bardzo ładnie i animacje są bardzo, bardzo ładne. Jest to taki symulatorek, coś jak pedziszek. Znaczy, nie wiem, czy powinienem tak mówić. Przepraszam, Goti, jak coś. Ale no to jest taki pedziszek, także sobie zobaczymy. Halo, I'm on odcinek? Yes! Pozdro gnom śmierdzący. Pozdro gnom śmierdzący! Mamy VIP-ka, mamy wszystko. Słuchajcie, dostałem Game Passy. Od razu wam powiem, chcę z wami szczerze. Dostałem Game Passy od Gotiego, także bardzo ci go dziękuję, bo mogę seryjkę zrobić. Seryjkę to już wydecyduję, czy będzie seryjka, czy nie. Także, widzuchy, testujemy ten trybik na full i zobaczymy, czy jest fajny. Blend fruits and collect coins. Także teraz sobie to zobaczymy. Także no, gierka Gotiego. Dosyć się cieszę, wam powiem, bo już troszeczkę cierpiałem na ten. O, tutaj się odbiera coiny? Halo? Blendują się te owoce i co? Ty, wypadają coiny. No, żeś ja pierdzielę. Czaisz, wypadły coiny z maszyny. Dosyć ciekawa mechanika. Mamy za 25 i za 150 coinów jajo. No ja bym spróbował tutaj razy 3 otworzyć i... I dostaliśmy legendę, okej. Okay. Dobra, to jest dobry start. Epic, epic. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jakie mam w ogóle game passy, bo nie patrzyłem. Mamy plus 3 slime equip, VIP-a, który da jakieś tam benefity, big bag, czyli więcej inwentory slotów, teleporta, faster hatcha, crafted eggs, chance to hatching, ghost pets. No my nie trafiliśmy ważnego ghost peta. Ultra luck, super luck, double coinsy, double gemy, double eggs, double fruitsy, no i jakieś tam poteczki mamy. Także sobie zobaczmy wszystko. I czy trafimy jakiegoś ghost peta? Chyba nie. Czy mamy taką opcję jak Equip Best? Dobra, mamy Equip Best, zająbiście. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo nie lubię, jak nie ma w trybach Equip Bestów. Czy mamy jakieś temy? Nie mam żadnych temów, także dobra. Testujemy dalej. O, już ty... Ej, my klepiemy naprawdę solidnie chyba już. Utala. Utala. Widzuchy, ja chyba dosyć dużo już biję. Dosyć chyba... O kurde, ja jestem solidnym zawodnikiem po tej pierwszej, całe te... Halo. Gdzie to się idzie? Tutaj teraz bij. Dobra, one wszystko biją. Dobra, odbierzcie sobie nagrodę. Słuchajcie, gierka, link macie do gierki w opisie. Jeżeli nie zapomniałem wstawić, jeżeli zapomniałem, a to wtedy przepraszam, ale gra nazywa się Slime Simulator. Sprawdzę jeszcze. Tak, Slime Simulator, nie jestem burakiem. Także wbijcie, zobaczcie, no, Goti coś zrobił. Coś fajnego. Ja bym też chciał kiedyś gierkę zrobić, tak żeby mnie boli trochę tyłek. Ale to super! Wstawmy do blendowania owocki. Ile on się będą blendować? Halo? Zobaczmy, dosyć dużo zebrane. Ile dostajemy coinów? Dostaliśmy 1800 coinów, okej. Okay. To już możemy mieć lepsze pety. Mamy jakiegoś kitsune, queen bee. Otwórzmy sobie te pety. Basic. Rare epic. Basic. Halo, basic. No już się skończyły pieniądze. Zobaczmy sobie inwentory, oczywiście pets, equip best. No i mamy nowe best pety, czyli epic, rare i ten to już był. Dobra, także możemy dalej klepać. Zebrać sobie troszkę więcej tego potrzebujemy. Tak szczerze, tych owocków, tak mnie się zdaje. Przynajmniej, tu jest 280 damage, a więc tutaj... O, dobra, tutaj dopiero to leci. A te skrzynie się opłaca bić w takim razie. Strasznie ładne są animacje. Tutaj trzeba przyznać, no szapoba, ładne są te animacje. Naprawdę fajnie, bo nie wiem, czy pamiętacie gierki w ogóle Gotiego. Bo Goti robi już nie pierwszą gierkę i te gierki nie były aż takie ładne. Ta jest, ta gierka, szczerze, jest zająbiście ładna. Także życzę sukcesów. Sprawdzimy sobie, może jakaś seryjka, może nie. Może tak od widzów zależy, od widzuchów. Także no widzowie. Dobra, sprawdźmy dalej. Czy mamy Season Passa? Nie. Now's the best time to upgrade. A mam! Czemu ja mam te rzeczy? A w sensie nie mam. Nie mam. Dobra, nie mam. Dobra, bo myślałem, że dostałem Game Passa. Nie dostałem Game Passa. A to szkoda. Chciałem Game Passa. Niestety nie dostałem. Sadek. Ale testujemy dalej. Słuchajcie, lecimy dalej. Odblokujmy sobie kolejną mapkę, bo chyba już nas stać. No, chyba na pewno nas stać. Dobra. Także kolejna mapencja odblokowana zaraz będzie i przetestujmy, co tam ciekawego. O Jezu, jaka ty... Co tu się stało? Czy my wysadziliśmy to szkło? To ono odpada!
Aha, dobra. Dobra, dobra, dobra. Chyba Gotiemu się nudziło i chciał za dużo roboty zrobić na nas. Kolego, coś ty zrobił, czy? Ja pierdzielę, widowie. No powiem tak, dosyć mnie to zaskoczyło. Nie powiem, że nie. Trochę mnie zaskoczył poziom animacji tutaj. Czy to na pewno jest polska gra, bo to jest za ładne. Także dziwnie troszeczkę się to ogląda. Ale dobra, rozwalmy to i otwórzmy sobie peciszki nowe, bo trzeba te pety wymieniać. Dosyć chyba solidnie mam tutaj... Co się dzieje? O, zebraliśmy. Dobra, dosyć solidnie mam tutaj te gamepassy zrobione. Sandcastle, Slime, Vulture, jakiś Scorpion. Dobra, otwórzmy sobie troszeczkę tego. Mamy jakieś epika. Legendarkę mamy, elegancką, no to jeszcze epika, tu już mamy dwa epiki, legendarkę, tutaj mamy pierda, legendarkę, no i jeszcze raz możemy otworzyć, elegancko, dobra, dosyć solidne tepety mam teraz, mamy bardzo dużo miejsca, ale to daje 120 dipsa, damn, ale my trafiliśmy jakiegoś ghost peta? Nie, żaden nie jest chyba ulepszony jakoś, tak mi się zdaje, że kurde, nie wiem, czy ja mam tego game passa, widzowie, bo jakieś tam game passy dostałem, to wiem. I bardzo, bardzo dziękuję za to. Magnet sticker. It makes the loot come to automatically. What? Tego typu? Ja takich rzeczy nie mam chyba. Chyba nie mam wszystkich game passów, ale dużo mam game passów na pewno. Więc bardzo, bardzo za nie dziękuję. No i zaraz sobie sprawdzimy. Tutaj teleport mam? Mam. Dobra, będziemy mogli się typać elegancko, bo ja muszę iść celnąć. Halo, czemu ty jej przestało bić? A czemu ty przestałeś bić, ziomek? Pet index, dobra, glitch boy, glitch... Jakiś AFK egg? He? Czekaj, widzu. Ja w ogóle mam HG za bardzo ściszoną. Tak mnie się zdaje. Nie, no mam głośnioną. Dobra, to po prostu dźwięków nie ma, bo wyciszyłem... Chciałem muzykę wyciszyć, ale no, wyciszyłem chyba wszystko. Dobra. W takim razie, halo. Selnijmy najpierw, zobaczmy ile kasy dostajemy. Admit to meet me, your fan. Brother. I can't add you because I have like 20 million invites. Sorry. No widzę, nie dodaję doznań, bo mam już kurde tych zaproszeń tak dużo, że ja pierdzielę. Co to jest? Robux spend. To masz naczyć, halo. Trzeba wydawać robuxy. Dobra, tepamy się tu. Okej, okay. Coś tutaj mi się animacja zepsuła. Im. No events are live now. Okej, okay, dobra, no niestety nie ma eventów. Odblokujmy kolejną mapę i ta animacja jest jakaś posrana! Kto to animował? Co to jest? Nie no, powalona jest ta animacja, widzowie. Przysięgam, ona jest popieprzona. Jest tak mocarne. Jakieś wybuchy, serie mozzarella, wszystko. Dobra, serie pety. No nie wiem, czy one będą lepsze niż moje pety. Będą lepsze. Dobra. Hoppa. Dobra, bitą skrzynkę, bo ja potrzebuję zebrać z niej. 20 tysięcy skrzynka, to jest dosyć... Dosyć problematyczne. Zobaczymy, ile mapek damy radę odblokować. No mówię, gra na zasadzie peta. No bardzo podobne do peta. Nie oszukujmy się. W sensie nie tyle, co podobne, bo to nie jest w ogóle podobne do peta, bo są jakieś slime i tak dalej. Tylko mechaniki są podobne. O, mechanicznie gra jest podobna do peta. Mamy jakąś podkę, tutaj jakieś czystaki, coś tam. Questy robimy. Dobra, czyli tutaj nie robi się rebirthów, tylko questami wbija się rangę. Okej. Okay. Brzmi jak plan. Brzmi jak plan, naprawdę, brzmi jak plan. Season Pass, zrobiliśmy pierwsze zadanie, jesteśmy 100 coinów, fajnie. Jakie jest ostatnie zadanie? Pewnie Huge Pet. Obstawiam Huge Peta, że dostajesz. Czekajcie, bo na początku mieliśmy. Halo, co to jest? Jest jajo. Jest jakieś jajo. Ciekawe, co jest w tym jaju. Nie wiem, choć się domyślam. Zbierzmy to, mamy 44 tysiące owoców. I ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nie mam pojęcia, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest średnio. Ja bym sobie otworzył jeszcze tutaj te pety dwa razy. Okej, okay, ja basic. No i niestety mi nie wystarczyło, więc jeszcze pojedynczo sobie otwórzmy. Basic i rare. Okej, okay, no jakby nie ma tragedii. Jest git. Ja mogę sobie tak bić nawet takimi petami. Mi to odpowiada. Mówię, gra jest strasznie... O, patrzcie, przerywa czasami uderzanie. To mnie wkurza. Dobra, jest jakaś rzecz do naprawy. Zakręćmy sobie kołem fortuny. I dostajemy jakąś podkę fajną, coś tego typu dostanę. Halo, czy ja mogę coś dostać? Sticker! Sticker basic coins. Jak działają stickery? Stickers. Each time you blend your slime gives you 5% coin use. Aha, czyli zamiast enchantów mamy stickery, które przykle... Matko jedyna, to trzeba naprawdę jakiś...
Dobra, już widzę, jak to działa. Dobra, już wszystko czaję. Już nie jestem burakiem. Dajcie mi teraz pójść tu, teleport, shop i sprzedać coś. Bo ja bym sobie sprzedał i odblokował kolejną mapencję. Żeby troszeczkę nadrobić tutaj do przodu. Nie wiem, co to jest. To jest pewnie jakieś coś tutaj tego typu. Tego typu Benz. Jestem jeszcze jednej rzeczy ciekawy, bo jak AFK jajo, AFK... O, właśnie, to miałem sprawdzić. Czym jest AFK jajo? Ile dostaliśmy? 135, nie starczy mi na kolejną mapę. Ajajaj. Ajajaj. A w takim razie, gdzie jest to AFK jajo? Where is AFK jajo? Gotti, o co tu chodzi? Gotti... Boże, mam nadzieję, że nie pomyliłem ani razu Gotti'ego z kimś innym. Jeżeli tak, to przepraszam. Jest Gotti'ego oczywiście. Gotti Oblox. No. Jeżeli pomyliłem, to przepraszam, ale ja jestem burakiem i często mi się myli. Basic. Rare. Dobra. Epic. Okej. Okay. Legendary. Epic. Okej, okay, przeżyję. Legendary. Dobra. I tak na razie mi styknie. Bo te pety chyba... Ile tu bije? 200, a to bije ile? 128, no dobra, to jest lepszy pet troszeczkę. Ja bym troszkę tej kasy zebrał, bo 175 tysięcy potrzebujemy, tak ze 3 skrzynki bym rozwalił i by było git. Ile te potki trwają, słuchajcie? Ile trwają tej potki? 5 minut, odpalmy sobie taką poteczkę. Coins from blending, okej, okay, odpalmy sobie taką poteczkę. More fruit, odpalmy sobie taką poteczkę. 5 minut, teścik poteczek, to będzie dosyć miłe. Także lecimy, halo, dawaj to. Dawaj mnie to, bo ja potrzebuję. Strasznie fajna gra, kurde. Jestem pod wrażeniem, że to jest polska gra. Ładne animacje, wszystko ładnie zrobione, ma pensje, gamepasiki, tiruju, jakieś naklejeczki. Kurde, że my mamy takie gierki w Polsce, to aż mi jest miło. Aż mi jest, kurde, miło. I że ja mogę być content creatorem, który robi z tego content i dostaje. Nic nie dostałem oprócz Game Passu, ale dostaję satysfakcję. Także elegancko. Mamy seryjkę raczej, bo gierka jest fajna. Ile? 800? Dobra, to już, już taka fajna nie jest. Sorry, Gotti, ale to jest ciężko zebrać. W następnym odcinku na pewno zbierzemy. Na razie sobie odbierzmy tutaj i przejdźmy na kolejną mapencję, bo chcę już zobaczyć kolejną mapkę. A mam, słuchajcie, potkę odpaloną, żeby mieć więcej coinasów. Także dawaj mnie to, bo ja potrzebuję, szybciutko. Szkoda, że nie ma... O, wiem, czego nie ma. Hoverboardów, żeby zasuwać przez całą mapę. Nie, że tu nie dodawaj hoverboardów, Gotti, proszę cię. Proszę cię, Gotti, nie dodawaj hoverboardów. No, ale odbierzmy to i mamy 359 tysięcy. No, to już styknie chyba, no. Jak to nie styknie, to ja jestem... Nie no, 185 tysięcy. No, styknie, dobra. I znowu ta animacja! Puff, puff, puff. No, puff. To jest najlepsza animacja świata, przysięgam. Nic mi się tak z Gotti nie kojarzy, jak... Ta animacja. Patrzcie, jak mi się ekran trzęsie. Ja pierdzie. No to jest bardzo w stylu Gotti'ego. Bardzo w stylu Gotti'ego. Więc... Raje, dobra. W ogóle czarny pet. Albo to pingwinek, dobra. Pingwinki są czarne, no tak. Nie tylko pingwinki. Ale dobra, otwieramy dalej. Epic pierwszy, no jakaś legendareczka. Coś tego typu, Benz. Tego typu, no... Czemu mi nie drapi? O, no i dziękuję. No i pierwsza legendarka. Otwórzmy sobie ich więcej, w sensie tych lepszych petów. I ja bym jeszcze zobaczył, jak się tego robi lepsze pety. Bo ja bym chciał zrobić jakiegoś lepszego peta. Czy ja mogę zrobić takiegoś lepszego peta, na przykład złotego? Czy nie mogę? Halo, inventory, pets, equip best. Ile teraz? 700 damage już mam. Matko jedyna, ja jestem jakiś mega dobry. Gdzieś tutaj robi złote pety albo coś takiego. Czy ja pominąłem to gdzieś na spawnie? Bo mi się zdaje, że nie widziałem żadnej machiny. Chyba, że dalej dopiero będzie. A co jeżeli będzie dalej? Co jeżeli ja jestem burakiem i to jest dalej? Ile mi jeszcze zostało tej potki? Dwie minuty. Dobra. Jakoś sobie poradzimy. Poradzimy sobie w inny sposób, widzowie. Także jakoś damy radę. Damy kurde radę. Tylko ja bym chciał zrobić złote pety, bo są jeszcze ghost. Patrzcie, mamy tego Game Passa niby. Tego Crafted X. Chance in hatching ghost pets. I mi się zdaje, że ja żadnego peta, który jest ghost, nie trafiłem. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy to chodzi o rodzaj, że jak golden? Czy ghost pety to są jakieś inne pety? Czekajcie, bo w indeksie były. Glitch pety są. Frosty, Meteor, Forest, Glitch. Glitch boy, glitch stack. No co? Ja nie rozumiem. Czy ja jestem debilem? A może nie da się tej petów ulepszać, tylko po prostu... To ja już się nie znam. Ja już się naprawdę nie znam. Jakby chciałbym się znać, ale się chyba nie znam. Tak mi się zdaje, że się nie znam.
Zrobiliśmy Game Passa kolejnego, w sensie no rzecz w tym, no. I mamy jeszcze nagrodę, także odbierzmy i dostaliśmy coś. Super, fajnie, to mi się bardzo podoba. Mamy ćwierć bani i za minutę kończy się podcast, więc jeszcze jedną skrzynkę bym rozdupił jakąś, lepszą. I idziemy selność, może zdążymy, jak coś to dostajemy 40% mniej życie. Ale bym bardzo chciał, żebyśmy dostali to. Minuta. Damy radę. Ostatnie to. Zbieramy owocki, selamy i być może odblokujemy kolejną mapę, a być może nie. Kolekt kolejnego questa, super. Zaraz nie będziemy nobem. To by było całkiem miłe, jakby nie był nobem, a niestety jestem. Dobra, tepamy się. Spawn. Selamy w blenderze. Te owocki blendujemy. No i patrzcie, nie ma tej golden machiny. No nie ma. Czy jest jakieś złote, jest napisane jajo. Ja się nie znam chyba, ale jak ładne są te animacje, kurde, no jestem pod wrażeniem, co tutaj piszecie, mogę SS? Oczywiście, że możesz SS, oczywiście, że możesz, chodź w skrinkę, stupniemy, chodź. O! I mamy skrinka z widzuchem, elegancko, o to chodzi w życiu, także skrinek jest robiony, a my, co, kończą nam się potki, to w sumie bardzo smutne, no napiszesz już zyzyky? Dobra, jest elegancko, zrobione. Także mamy screena zaliczonego. Nie ma tej złotej machiny, nie ma. Nie ma tego, nie ma tamtego. Czy my tą skrzynkę odebraliśmy? Chyba nie. Czy jest jakiś infinite chest do bicia? A nie, po prostu się odbija. To w pożądalu. A group chest. The chest is empty of... A, już zebrałem. Dobra, moja wina. Nie wiedziałem, że już zebrałem. 800 tysięcy za kolejną mapkę. Słuchajcie, nie chcę aż tak dużo spoilerować, bo pewnie po tym odcinku, a ten odcinek wlatuje dzisiaj, nagrałem go dosyć późno, więc widzicie mój progres z tego momentu, więc pewnie mnie przegonicie i będziecie mi spoilerować wszystko. I to mi się bardzo podoba, także wbijajcie na trybik, ja jeszcze ty otworzę. Może jeszcze jakąś legendarkę trafię, może tego secreta jakiegoś tam trafię, czy jak to się nazywa, nie wiem, czy to jest secret, czy co. Ale jest to rzadki pet dosyć. Nie wiem, czy legendarek chociaż trafię. No, ze trzy razy jeszcze otwórzmy. Raz, dwa i trzy. No dobra, do legendarki. Dawaj legendarkę, już się wkurzyłem. No, wkurzyłem się strasznie. Goti zepsuty typ, nie dorobił mi legendarki. Zepsute! No co jest? No dajcie jedną, no przecież to jest 5%. Ile tam jest? 2,7, okej, to nie jest 5%. Well, to nie jest 5%. Ale nie wiem, czy mi się opłaca tyle petów zbierać. Czy ja mogę je jakoś złączyć? Nie mogę, nic nie mogę z nimi zrobić. Ja nie wiem, jak tutaj to działa. Czy ja mogę te pety łączyć, czy ja mogę je usuwać? No, usuwać mogę, dobra. Usuwać mogę, także spoko. No niestety legendarki raczej nie trafimy, bo ja miałem po prostu farta, jak jest to jedną legendę. Albo trafimy! Elegancko, legendarka zdobyta. Można się ewakuować. Słuchajcie, będzie kolejny odcinek, raczej na pewno, gierka jest mega fajna. Polecam wam wbić, gra nazywa się Slime Simulator, jeżeli zapomniałeś linka. To więc wyzywajcie i elegancko widzimy się w kolejnym, piście w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. No i co? No i